Hallo zusammen, liebe Freunde und moinsen aus Hamburg. Ciao, ich bin der Oberte, liebe Freunde, Vitami, ich begrüße aus Hamburger. Heute ist Montag, der 20. Juni. Ich bin der Herr Hamburger, das hier ist Pressespiegel aus Deutschland. Danke euch für das Einschalten und los geht's. Danke denke, wir haben begonnen, dass wir auf dem Kanal sind. Wir lechsen mit den Dummköpfen aus Deutschland. Russland dreht uns den Gashahn ab. Schreibt die Bildzeitung, das Bild beschreibt, dass Russland uns den Gashan gazem. Der Bibau Winter hat rot. Grozi nam Jimna Gimna und der Bundeskanzler Olaf Scholz der deutet erstmals ähm, an, wer eine große Mitschuld an dieser Situation tragen könnte. Natomiast der Kanzler Scholz Braspiersch Sasugerowo kto może być współwinny äh, tej obecnej sytuacji energetycznej seine Amtsvorgängerin Angela Merkel wie die Bildzeitung weiter schreibt. Jak dali opisy to gazeta Bild noch współwinna może być jego poprzedniczka Angela Merkel. Gut, es ist eine angespannte, ernste Lage, sagt Minister Habeck. Der Minister Habeck mówi o tym, że die Situation ist napięta und die Situation ist poważna. Minister hat schon angekündigt, so erste Schritte hat er schon angekündigt. Es gibt hier zwei Ziele. Habeck will mehr Gas sparen und mehr Gas speichern. Pierwszymi Krokami, najważniejszymi Celami Ministra Habeck ist teraz jest oszczędzanie Gas und magazynowanie tego gazu. Minister Minister hat auch einen nie Bezpośredni, ale pośredni apel do społeczeństwa wysłał, powiedział, słuchajcie, alles was wir weniger verbrauchen hilft, czyli wszystko, co my tutaj możemy mniej zużywać, to wszystko pomaga, dlatego my mamy też oszczędzać, pomagać i co dalej? Wohnung in Deutschland es soll dann Auktionsmodell für Industrie geben. Słuchajcie, zamiast zimnych mieszkań, tak, co już groziło, było omawiane w Niemczech, mamy teraz mieć model aukcji dla, dla przemysłu, to znaczy... Gas kupowane miałoby być rzeczywiście licytowane przez äh, Firmy. Dan, soll es Prämien für sparsame Verbraucher geben. Mają być Prämien dla tych, którzy będą oszczędzać. Und kurzfristig soll mehr Kohleenergie ähm, entstehen. Also Czyli mamy w krótkofalowym jeszcze terminie mamy mieć więcej energii, która powstanie w elektrowniach węglowych. No i te elektrownie węglowe to jest znowuż powód tutaj do dyskusji, ponieważ z jednej strony jest wyjście z węgla dekarbonizacja, z drugiej strony teraz energia właśnie w tych elektrowniach ma powstawać. Kurzko na temat Wir haben keine Menschen, der mit wachen Augen durch die Zeit läuft, in irgendeiner Form gefallen. Aber wenn wir es nicht tun, dann laufen wir Gefahr, dass die Speicher Ende des Jahres zum Winter hin nicht voll genug sind. Und dann sind wir politisch erpresst. Wenn alles gut geht, kann Deutschland schon Anfang 2023 das erste flüssige Erdgas direkt ins Fernleitungsnetz einspeisen, schreibt Frankfurter Allgemeine Zeitung. Jakbischel Gazette, Frankfurter Allgemeine. syłowej gazu popłynie gaz LNG. Momentalnie wird noch an passenden pipelines gearbeitet, w chwili obecnej trwają jeszcze prace nad oczywiście potrzebnymi gazociągami, to są głównie gazociągi, które mają być od portów LNG właśnie do tych e, miejsc przesyłowych, do e, infrastruktury właśnie gazowej. Gut dann, Kernkraft, liebe Leute, werden jetzt Atomkraftreaktoren, Atomreaktoren wieder angeworfen. E, czy będziemy mieli znowu włączone w Niemczech reaktory atomowe? Pyta polityka, pyta społeczeństwo. Kernkraftwerke sind keine Kaffeemaschinen, die man an- und ausknippt, zu sagen, die wissen, Schlaftle. jednak naukowcy tutaj mówią i uspokajają, no słuchajcie, e, reaktory atomowe to nie są maszyny do kawy, które można włączyć sobie i wyłączyć. RBB, die Bundesregierung hat der PCK-Raffinerie in Szwed eine weitere Produktion zugesichert, jak pisze portal RBB, rząd niemiecki zagwarantował dalszą produkcję rafinerii w Szwed. Oczywiście ta rafineria jest odcięta teraz w chwili obecnej od ropy rosyjskiej i szukane są drogi dostawy tego surowca, tak, jak to zrobić. Es gibt zwei Lieferwege, die da im Gespräch sind, über den Hafen Rostock und existierende Pipeline und über den polnischen Hafen Danzig. Äh, tutaj możliwe są dwie drogi dostawy właśnie äh, ropy przez Porty albo w Rostock, albo w Gdańsku. Także tutaj Polska też äh, być może będzie czerpała jakieś Korzyści z tego projektu. Kritik an China's influence auf deutsche windparks, liebe Leute. E, entscheidende bauteile für die Windpark Infrastruktur kommen immer in häufiger aus China. E, znowuż mamy tutaj krytyczne głosy dotyczące parków wiatrowych w Niemczech i ich budowy. E, tutaj branża mówi o tym, że coraz więcej części tych parków produkowanych jest właśnie w Chinach i tym samym znowuż Niemcy uzależniają się od Chin. Podobną historię mieliśmy w ubiegłym tygodniu, gdzie mówiliśmy o pompach ciepła, gdzie też duża liczba części właśnie pomp jest budowane właśnie w Chinach. Gut, Business Insider. Da wie miliardy szpan, sparen, finans minister Lindner und will premier für elektroauto streichen. Minister Lindner chce skreślić, chce zlikwidować premię przy zakupie samochodów elektrycznych. Mówi o tym, że jest tutaj szansa na... Zaoszczędzenie dużej liczby pieniędzy i abgas norm euro 7, liebe Leute. Sauberer benzin i diesel. Wygląda na to, że silnik spalinowy umrze jako silnik naprawdę bardzo czysty. Wiemy, 2035 rok tak ustaliła Komisja Europejska. To będzie koniec produkcji samochodów spalinowych. Ale jeszcze przedtem wprowadzona ma być norma euro 7. Także jeszcze branża będzie się musiała naprawdę nawytężać, aby tą. Tą nową normę spełnić. Gut, a mamy wir Bitcoin, der fällt unter 20.000 dolarów. Mamy Bitcoina, który znowu już spada poniżej 20.000 dolarów, jest w tej chwili. I waldbrände in Brandenburg, da hoffe ich, że jesteście alle w sicherheit. Seid. I mamy cały czas trwające tutaj e, pożary lasów w Brandenburgii. Tutaj mam nadzieję, że wszyscy jesteście bezpieczni i was to nie dotyczy. Więc kolejny wiek Jeszcze popatrzymy sobie w kierunku Polski. Getraide, eksporty, nachbarländer stehen von logistischen z logistycznym problemem. i ukraińskie przedstawiciele dyskutują o problem. Mamy tutaj problem wywozu, wywozu zbóż z terenu Ukrainy. Tutaj polska i ukraińska strona bardzo żywnie ze sobą rozmawiają. Niemcy też w tym uczestniczą, ponieważ też Niemcy organizują transport właśnie pociągami. Tego też zboża I dann haben wir MDR, polnisze Autofarder, blokiant Zapwzollen und vom Staat. MDR pisze o tym, że polscy kierowcy coraz częściej strajkują na stacjach benzynowych, blokują te stacje benzynowe i żądają jeszcze większej pomocy od państwa. Tutaj w ogóle napiszcie, jak to wygląda w Polsce, czy w Polsce cały czas ten podatek VAT jest przedłużony, tam były 3 miesiące na początku, czy ten okres został przedłużony, tak czy nie. Jestem ciekawy waszych komentarzy. Und e, Eurotransporte.de berichtet, auch Polen und Rumänien fehlen die Fahrer. Europa hat mit 47 Jahren das höchste Durchschnittsalter der Fahrer. E, no i e, Eurotransport pisze też o tym, że także brakuje kierowców nie tylko w zachodniej Europie, także w Polsce, Rumunii tych kierowców powoli zaczyna brakować i Europa e, tutaj średnia, średni wiek Kierowcy ciężarówki to jest 47 lat, to jest bardzo wysokim wiekiem, no i to jest oczywiście trend, który jest uh, bardzo negatywny. Das war's für heute, to było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiaj. Uh, ich wünsche euch einen guten Start in die neue Arbeitswoche, einen guten Start in den neuen Tag. Viele liebe Grüße, tschüss!